No! Kurde, żeśmy się z soleją wywinęli tym mędą normalnie. No, ale... To jest koniec świata, co się w tym mieście dzieje się. To jest normalny zamach stanu na wolność i demokrację. No, oni całkiem ociepieli z tą wizytą. Chałupy malują, trawę malują, podwórka czyszczą. A niech jeszcze same Madonny w okna wstawią. No. To jest wszystko porąbane, Hadziuk. Każą nam jeszcze garnitury zakładać. Da. Ogolić się, wytrzeźwieć. A w garnitur wbić się, to ja nawet po pijaku nie mogę, bo mnie cofa od razu. Ale jak tego nie zrobimy, to w szkole nas zamkną. To ja już wolę krawat założyć, bo jak się wspomnę te 5 klas, to żebym skończył, to aż mi się pić chce, no. Mam w co soleju, bo muszę się odstresować. No. Twojego nie mam, a swojego mam mało. Już całkiem na łeb upadłeś? Z kolego nie podzielisz się? Już wystarczy, że Pietrek zwariował. A właśnie, a gdzie on jest? Bo ja go od samego rana na ławce nie widziałem. Jak to? To ty nie wiesz, że Pietrek agentem okazał się? Jakim? TW, księdza! Och ty! Nawet papier podpisał, że będzie z nimi współpracował, 7 dni na ławce nie siędzie, mam rota do ust, nie weźmie, jeszcze na rzecz społeczną będzie robił i ogoli się i wytrzyźwieje. Och ty, panie, świeć nad jego duszą. No co ty chrzanisz, przecież on nie umarł. Kochany, dla mnie nie napić się i wziąć się do roboty, to jakby umrzeć. No to widzisz, soleju, jakie ciężkie czasy na nas przyszły. Dlatego musimy trzymać się razem. To co, wypijemy za sojusz? A masz! Nie będę koledze żałował. No, spragnionych trzeba napoić. Tak jest. O! A najgorsze dopiero przed nami jest, soleju. Znaczy się co? No bo twój mamrot kończy się, a nowego już w samym mieście nie kupimy, bo prohibicja jest 24H. Co? To ty nie wiesz, że dzisiaj w całym mieście całkowity zakaz sprzedaży alkoholu jest? Chyba będziemy musieli te promile jabłkami podtrzymywać, kurwa. Chociaż do dzisiaj nie mogę pojąć, jak ten pisior tymi jabłkami się nawalił, no. No. Nie no, tak nie może być. O, to nie. No. Obwieszczenia nawet nie było. No. No, to jest jawne łamanie prawa. Tak. A to powinno się w dzienniku ustaw pokazać tak, żeby naród mógł zdążyć zapasy porobić. Tak. No o nie, ja na to nie pozwolę. Ja sobie chleba od ustów nie dam odejmować. No to, ale co chcesz zrobić, no? A zwrócić się do narodu. Soleju, do narodu to politycy mogą zwracać się, a nie my. A właśnie, że możemy, bo my się szczerymi i wiarygodnymi twarzami zwrócimy, a nie dupą. No. No to jak, ludzie? Pomożecie? No. A macie co się napić? O, to chyba was też w konia zrobili. Tak. No. A to wy tak na trzeźwo się bawi, ta? Nie! Nie! Gdzie? No przecież no. Oni w domu do pełna zatankowali się. Aha. Nie, to tak nie może być, Hadziuk. Że tego, zbieramy podpisy i idziemy do burmistrza. No. No ludzie, kto się nam podpisze pod tą petycją, żeby znieść tę cholerną prohibicję, to my wam za to tak, że już wy nie bójta się. Tak jest. Tutaj jest dużo ludzi. Hadziuk, puszczaj kartkę. O, niech podpisują wszystkie. Łódź, szybcy jechał. Żywcem nas nie wezmą. Bierzem zakładników. Solejuk, nie pogarszajcie swojej sytuacji. No właśnie, wasza sytuacja jest beznadziejna, jesteście otoczeni. Sam jesteś zatoczony. Ja nawet całego mamrota nie wypiłem. Ty duży, bo cię zamkniemy. A pisnął cię kto kiedy? Stój, bo strzelam. Chyba, że sportek. Czekaj, Solejuk. Spokojnie, ja to załatwię. Słuchaj, no szwagier. No nie może tak być, żebyś ty przeciwko rodzinie występował. Co? Ta mynda to twój szwagier? Od ja najlepszego przyjaciela już straciłem. Soleju, przecież rodziny nie wybiera się. A w każdej rodziny jakaś czarna owca musi znaleźć się. Tak jest. Słuchaj, no szwagier, ty nas do tej szkoły zabrać nie możesz. Prawda, ludzie? Nie! Bo jak naród rozumisz ruszy, to z tej twojej czapki tylko orła cień zobaczysz. Nie? To co, wzywamy posiłki, czy mam zacząć się modlić? Młody! Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stoi. Słuchaj, szwagier, no ja was muszę zamknąć do tej szkoły, no mam taki rozkaz, no. Chyba po moim trupie. Będziecie czytać. A ty umiesz? Ty, Solej, nie wtrącaj się, jak szwagier ze szwagier rozmawia teraz, tak? Słuchaj, no szwagier,
A czy chodzi tobie o takie czytanie jak ostatnio na imieninach? No, mam taką jedną książeczkę, zarekwirowałem na ostatnim patrolu. No. Aniele Boże, stróżu mój, 07, zgłaś się. Słuchaj, Soleju, słyszałeś? Do szkoły idziemy czytać. Co? Ty już jesteś całkiem na łeb upadł? Ale przecież... A! Ty! To nawet tak? To ja sam pójdę nawet! Panie, powieszcie nas tam na sygnale! Tak jest! Ludzie, nie martwcie się! Później wam powiemy, o czym książka była! No! Dobry, jedziemy!